Rozmowa niezależna, Jacek Sobora, witam Państwa. Dzisiaj naszym gościem jest senator Prawa i Sprawiedliwości Bogdan Pęd. Kłaniam się, dzień dobry. Witam. Kandydujący do Europarlamentu z listy w bardzo trudnym okręgu. To jest Małopolskie, Świętokrzyskie. Lista numer 4, a miejsce numer 8. Lista numer 4, miejsce numer 8, okręg numer 10. Okręg numer 10. Panie senatorze, pan jest takim politykiem, który się spotyka z ludźmi, który z ludźmi rozmawia. Tak zawsze było. Pan się nie bał tych spotkań, nie bał tych rozmów. Z tego, co tutaj rozmawialiśmy, zanim weszliśmy do studia, no pan już zjeździł w zasadzie tam wszystko, co się dało. O czym ludzie mówią do pana w tej chwili? Bo ja nie wierzę w to, przepraszam najmocniej, ale nie wierzę w to, żeby ich specjalnie interesowały jakieś tam tematy stricte związane z Unią Europejską, z Brukselą. O co ludzie pytają? Trafiają się oczywiście pytania związane z Unią Europejską, zwłaszcza dotyczące tego paktu energetycznego, no, który bokiem nam wychodzi, najdelikatniej mówiąc. Ale głównie ludzie pytają o bieżące sprawy, o polską politykę, o skutki tej polityki, o możliwości naprawy, kiedy wreszcie PiS wygra wybory i przejmie władzę od tych koryciarzy. Spotkania są o tyle ciekawe, że chociaż jest stosunkowo niska frekwencja, to przychodzą jednak ludzie najbardziej aktywni. Ci, którzy rozumieją politykę, obserwują te działania. No i ja się z panem zgadzam, że właściwie taki rzeczywisty, realny kontakt z wyborcami to jest przede wszystkim z żywym słowem na spotkaniu. Chciałoby się, żeby frekwencja była wyższa, no ale póki co i frekwencja w wyborach pewnie będzie niewielka. Także. A przepraszam, z tego co ja wiem, to wy i tak macie najwyższą frekwencję na tych spotkaniach. Na tych spotkaniach z ludźmi. Pytają o te berlińskie pieniądze Tuska? Tak, oczywiście, że tak. Ja w ogóle uważam, że to jest niebywały skandal, że urzędujący premier, no, szef tego Kongresu Liberalno-Demokratycznego, który jak oskarżył Piskorski, brał niemieckie pieniądze wtedy, gdy nie byliśmy jeszcze członkiem Unii Europejskiej. No, to było penalizowane, zapisane jako zdrada główna. No, o branie pieniędzy od obcego mocarstwa na tworzenie partii politycznej, no, która w naturalny sposób potem musi wypłacać, realizować odsetki, czyli realizować politykę zgodną z interesami tych, którzy pieniądze dają. I tak było, tak po prostu było. Ja uważam, że ta sprawa powinna być o wiele bardziej wyeksponowana, że prawnicy się powinni zastanowić, czy to nie podlega przypadkiem procesom prawa karnego, a jeżeli nie, to z całą pewnością jest to skandaliczne działanie, bo no tak było przecież przed rozbiorami. Jednych utrzymywał ambasador pruski, innych ambasador rosyjski, a skończyło się katastrofą. Ale jak ja z ludźmi rozmawiam, to wiem, co ludzie mówią, że to się różni od tego, co zrobił Miller, co zrobili czerwoni. Ja się pytam, czym to się różni? No bo ci wzięli w dolarach, a ci w deutschmarkach. No tak, to słuszna uwaga. No, skoro jesteśmy już przy temacie czcigodnego Leszka Millera, to muszę powiedzieć, że jak otwieram telewizor i widzę Leszka Millera ubranego w szaty odnowiciela, pouczającego, jaka to etyka powinna być tu wprowadzona, no to nadałem mu już pseudonim Leszek Odnowiciel. Wie pan, no, a przecież co tu dużo gadać? Pan Miller, pan Kwaśniewski i cała ta kamaryla, no to do nich takie charakteryzujące ich hasło to jest inne. Wczoraj Moskwa, dziś Bruksela. To jest czołowy, że tak powiem, front tych ludzi. Z kolei ja śpiewałem w grotesce, w takim kabarecie politycznym, proroczo o dzisiejszych rządzących, no, którzy już 7 lat niszczą ten kraj. 7 lat niszczą ten kraj i mają prawdopodobnie około 30% notowań. To jest niebywała rzecz. Ja tego nie mogę zrozumieć, chociaż siedzę kilkadziesiąt lat w polityce. Otóż do nich pasuje co innego. Mianowicie lat 40 parę rządzili tu ruskie, a teraz u władzy jest stronnictwo pruskie. No, to, co oświadczył Piskorski, publicznie zresztą twierdzi, że ma na to dowody i reakcja premiera, no właśnie nijaka, bagatelizująca całą sprawę. No przecież gdyby miał czyste ręce, to pierwsza reakcja, jaka się narzuca, to jest podanie w trybie wyborczym do sądu i zmycie z siebie tego zarzutu, który jest zarzutem. No, ale tak może powiedzieć człowiek, który... Który ma czyste ręce. Który chce się zmierzyć z konsekwencjami. Sprawdzam, tak? A co on ma sprawdzać, jak on wie? To, cała ta zabawa polega na tym, że oni nie pożyczali, no nie pożyczali, tylko brali. To nie była pożyczka. No,
ta partia była zbudowana w pewnej mierze za niemieckie pieniądze. Kongres Liberalno-Demokratyczny, zresztą jedna z najbardziej fatalnych organizacji politycznych, jaka tu w kraju powstała. Ja przypominam, że to głównie środowisko liberałów gdańskich ją tworzyło. No i ich pomysł to przecież Narodowe Fundusze Inwestycyjne, maczali też paluchy w otwartych funduszach emerytalnych. Oni mówili, że nieważne czyje są banki, byle były dobrze zarządzane, w związku z tym pozbyliśmy się tych banków. Oni mówili, że najlepsza polityka przemysłowa to brak polityki przemysłowej. A dzisiaj bezczelnie premier jeździ na Śląsk i tumani tych górników, których praktycznie już zniszczył, bo przecież jak będzie realizowana dyrektywa klimatyczna, to polskie kopalnie nie mają szans, bo nie będą miały komu węgla sprzedawać. Już nie mówiąc o tym, że wpuszcza się tu kiepskiej jakości węgiel z importu, który eliminuje polskie kopalnie, a do tego polska energetyka oparta na węglu, no nie będzie w stanie konkurować z inną, bo z uwagi na potrzebę wykupu tych obciążeń wynikających z paktu klimatycznego, no będzie produkowała energię droższą. To może będzie katastrofa. Może pana zaskoczy, o tym węglu nawet nie chcę rozmawiać, bo to dokładnie... No ale przyzna pan, że to jest skandal niebywały, no jeżeli ktoś przy zdrowych zmysłach wierzy panu Tuskowi, że on dzisiaj mówi prawdę, a przez 7 lat niszczył to wszystko, no to chyba zwariował. No. To jest nieuczciwość, podstawowa nieuczciwość wobec wyborców i ja taką politykę z gruntu po prostu odrzucam. To jest antypolska, antynarodowa polityka. Zdecydowanie Tusk mówi na Śląsku to, co oni chcą usłyszeć, to, co chcą... Przed wyborami. Tak, wyborami. To co chce, żeby... A nieważne, zostawmy to. Może pana zaskoczę, ale nie o energetykę, tylko o przemysł chemiczny pana zapytam, bo w rzadko której dziedzinie my jesteśmy w Europie w pierwszej dziesiątce, jeżeli chodzi o nawozy sztuczne, to jesteśmy w pierwszej dziesiątce. Polski przemysł chemiczny, o czym się też nie mówi i niewiele osób o tym wie, jest zagrożony. Dlaczego jest zagrożony? Dlatego, że Rosjanie sprzedają nam tak drogo gaz, że nie opłaca się produkować w tych polskich zakładach, które są dużo nowocześniejsze od tego, co jest w Rosji. Nie opłaca się produkować nawozów sztucznych. Opłaca się produkować nawozy sztuczne w Rosji i sprzedawać je w Polsce, bo będą tańsze. Wtedy nasze zakłady, nasz przemysł chemiczny padnie, a w ciągu 10 lat nawozy sztuczne podrożały o prawie 200%. To prawda. Salecja amonowa zdaje się tam 170 gdzieś tak. To prawda. Przepraszam, nic się w tej sprawie nie dzieje. Nikt o tym nie mówi, nikt na ten temat nie rozmawia. Unia Europejska do parlamentu, której pan kandyduje, ma takie stanowisko, że chce Rosję wciągnąć do tej światowej organizacji handlu, co będzie skutkowało tym, że Unia Europejska będzie nas wręcz wymuszała to, żebyśmy brali od Rosjan te ich nawozy, no bo przecież one są tańsze. I tak zarżniemy kolejną gałąź przemysłu, tym razem przemysł chemiczny. Można się przed tym jakoś obronić? No, bardzo słuszna uwaga. Ten przemysł ciężkiej chemii, produkcja nawozów sztucznych jest bardzo zagrożony. Oprócz tego zagrożenia, o którym pan mówi, wynikającego z obciążeń drogim ruskim gazem, to przecież Rosjanie podjęli próbę wrogiego przejęcia tego interesu. Azoty tarnowskie, Puławy, to było bardzo poważnie zagrożone. Tam ledwo się udało obronić. No, ale właśnie to jest kontynuowane to działanie. Tak. Tam się nie udało, ale oni próbują z innej flanki. Ponieważ oni nie są w stanie konkurować z Unią Europejską, czy nawet z nami, na poziomie wyższej technologii, no to eksponują to, co mają, czyli surowce i przetwarzanie, możliwe najprostsze przetwarzanie tych surowców, czyli cały ten obszar chcieliby zawłaszczyć i stać się monopolistą na obszar Unii Europejskiej. No potrzebna jest, no jeżeli idziemy do Parlamentu Europejskiego, no to hasło, że musimy wymusić, nie da się tego inaczej zrobić, tylko można to zrobić współdziałając z rządem, który to będzie chciał robić, a nie udawał, że będzie to robił, bo do tej pory robił dokładnie odwrotnie. Wspólną politykę energetyczną, wspólną politykę przemysłową, no wobec Rosjan, którzy zajmują się w tej chwili... Ale przepraszam, to jest bardzo trudne, dlatego że tutaj nie ma co liczyć na solidarność na przykład Niemców, dlatego że Niemcy kupują ten gaz dużo taniej od nas,
Więc im nie zależy na tym, żeby robić Rosjanom trudności w tym interesie. Rzeczywiście prawda jest taka, że wbrew temu, co się głośno mówi o tym solidaryzmie Unii Europejskiej, Niemcy zachowują się właśnie w taki sposób, że realizując swoje interesy narodowe, przemysłowe, ponad naszymi głowami dogadują się z Rosją wbrew naszym interesom. Ale moim zdaniem, gdyby się zbudowało tutaj grupę państw, jakąś koalicję, bo przecież to nie tylko Polska jest w ten sposób bita, tylko cały szereg, no właściwie cała ta grupa, która weszła, ta dziesiątka, która weszła w późniejszym okresie i ta dwójka najbiedniejsza. I gdyby te państwa zjednoczyły się, tworząc front wewnętrzny wewnątrz Unii Europejskiej, to myślę, że Niemcy musiałyby jednak przynajmniej złagodzić tą swoją politykę. I ja uważam, że strategicznym działaniem Polski w Unii Europejskiej jest jednak wywalczenie wspólnej polityki energetycznej, ujednolicenie cen gazu, które by w rezultacie prowadziło do obniżenia tej ceny. Przypomnę, wynegocjowanej przez niejakiego Waldemara Pawlaka. Na 27 lat jest to stawka najwyższa w Europie. Jeszcze dodatkowo tego gazu zobowiązaliśmy się brać więcej niż nasze potrzeby. No jest to w ogóle niebywały skandal i to właśnie jakoś tak przeszło bez echa. No ale ta polityka energetyczna to jest na pewno w tej chwili... My płacimy za gaz prawie 2 miliardy złotych więcej niż Niemcy za tę samą wartość. Dokładnie. Ja mówię o tym, powtarzam, żeby ludzie sobie uświadomili, jakiego rodzaju to jest przekręt. No. I ten rząd właśnie, ta koalicja ponosi za to polityczną odpowiedzialność. I gdy dzisiaj słyszę, jak oni to będą naprawiać i słyszę te deklaracje i te mundury górnicze na ramionach na niektórych naszych pań ministryń, no to po prostu śmiech pusty mi ogarnia. Elżbieta Sorybieńkowska lubi występować. Ona, w czarnym. Ona tak, jako Ślązaczka i tak dalej. No wszystko mogą obiecać. Pan premier Tusk znany jest z tego, że swobodnie i gładko może obiecać wszystko. Jeżeli, jak to było w myśl zasady, że prosty lud wszystko kupi, tak? Ciemny lud. Nie chciałem tego powiedzieć. Panie senatorze, główne obszary, którymi pan by się chciał zajmować w Brukseli? Dwa. Przede wszystkim dyrektywa klimatyczno-energetyczna. To jest, no, takie powiedziałbym, zagrożenie strategiczne dla Polski. Gdyby jeszcze podniesiono cenę emisji dwutlenku węgla powyżej 15 euro za tonę, to opłacalność polskiej energetyki opartej na węgiel jest zerowa, a powyżej tego ujemna, co oznacza, że będziemy zmuszeni zamykać kopalnie i energię droższą sprowadzać od naszych partnerów zachodnich. No to oczywiście wyłożyłoby do reszty polską gospodarkę, to nie ma wątpliwości. To jest moim zdaniem największe zagrożenie na dzisiaj. Drugie zagrożenie, no to ta wspólna polityka cenowa, o której żeśmy mówili. Trzeba to zrobić. Myślę, że to jest do zrobienia pod warunkiem, że sprawny rząd będzie budował wspólnie z parlamentarzystami europejskimi koalicję na rzecz takich działań. Wspólne działania mogą tutaj wymusić na Niemcach pewne ustępstwa, tym bardziej, że okazuje się, że na całym tym połączeniu Unii Europejskiej i wejściu nowych państw zarobiły wyłącznie Niemcy. No więc my przecież potrafimy liczyć, nie jesteśmy idiotami. A wszystkie pieniądze z Unii razem wzięte, jakie obecnie dostajemy, nie pokrywałyby strat wynikających z... Gdyby ta dyrektywa weszła w życie w pełni, oni jeszcze mówią o potrzebie zwiększenia redukcji dwutlenku węgla powyżej poziomu 20%, nawet do 43%. No, już by była kompletna katastrofa i podobno premier się kierunkowo na to zgodził. To nie jest jeszcze decyzja ostateczna, to jest jakaś tam decyzja kierunkowa. Znaczy z Tuskiem jest wszystko możliwe. Ja myślę, że miną wybory i bez mrużenia oka sprawa zostanie załatwiona, a potem będzie PR. Jaki to jest piękny i wspaniały. Bo chodzi o czyste powietrze. No tak, jaki to groźny jest Kaczyński, prawda? Który już ponad 7 lat nie ma najmniejszego wpływu na władzę. Następna rzecz, no to jest cały ten obszar, powiedziałbym, moralno-ideowy. Lewactwo europejskie.
nie ma co ukrywać, usiłuje wdrażać do prawa europejskiego rozwiązania, które są wbrew prawu naturalnemu i wbrew jakimś takim podstawowym zasadom etyczno-moralnym, a także grożącym no, temu, co dzisiaj w Polsce jest dramatem, mianowicie zapaść demograficzna. Cała Unia się starzeje, ale Polska ma najniższy wskaźnik urodzeń, 1,3. Jeżeli to by się utrzymało, a utrzyma się, jak będzie się antyrodzinną politykę postulowaną przez Unię Europejską tutaj... To możemy sobie wpłacać do tego ZUS-u, tak? Tak, no to ludzie muszą wiedzieć, czym to grozi. To grozi tym, że za kilkanaście lat nie będzie wystarczających składek na wypłatę rent, emerytur dla naszego pokolenia i ludzi starszych. No przecież to tak funkcjonuje i tam a temu może być tylko jedna. Trzeba prowadzić racjonalną politykę prorodzinną, ale normalnej rodziny, a nie rodzin jednopłciowych, nie adopcji dzieci przez jednopłciowe małżeństwa, nie eksponowanie praw mniejszości seksualnych, często wydumane zupełnie, przy tu żadna mniejszość nie jest zagrożona. Słyszał pan, żeby tu kogoś kiedyś prześladowali? Nie. No więc ja też nie. Ale to jest jakby główny nurt tego działania wewnątrz Unii Europejskiej i trzeba przeciwko temu również jakąś koalicyjną tamę zbudować, bo no, wydarzenia idą w bardzo złym kierunku i nikt nie stara się temu zapobiegać, a każdy, kto próbuje, jest niemiłosiernie chłostany przez te lewackie piśmidła i w ogóle lewackie media. Te wydarzenia w ogóle tak się rozwijają, że bez silnej reprezentacji w Brukseli, bez takiej reprezentacji, która będzie pilnowała naszych polskich interesów, to muszą tam pójść ludzie twardzi, przygotowani do tego, ludzie sprawdzeni, o których wiadomo, że nie będą się bali powiedzieć, zrobić, zagłosować, że nie dadzą się przekupić, zastraszyć. No, jeżeli tak w tej gromadzie 51 posłów europejskich nie będzie większości takich ludzi, to nie ma o czym gadać. To mamy na razie rząd fatalny, który kolaboruje wyraźnie z mocnymi, prowadzi taką lokajską politykę. Ja nawet mówię o tej polityce, że to jest polityka postkolonialna. To znaczy, to nawet wynika chyba z ich mentalności. Oni nie rozumieją, co to znaczy suwerenne państwo. Więc to gdzieś tam w genach jest zakodowane, że oni muszą mieć pana. No, a nam potrzeba suwerennego państwa na tyle, ile to jest możliwe, jak powietrza, bo bez państwa jesteśmy pariasami Europy. Ze wszystkimi skutkami. No przecież to, o czym żeśmy mówili na początku, że Polacy nie będą żyli z własności, tylko z pracy. To jest teza pana Lewandowskiego, który jest dzisiaj komisarzem europejskim i kandyduje do parlamentu i pewnie wielką większością głosów wejdzie. Co to znaczy, że będą żyli z pracy? No to znaczy, że będą parobkami u obcych, mówiąc wulgarnie. No. Ciekawe, czy by się znalazł jakikolwiek polityk, nie wiem, we Francji, w Niemczech, który by tak się odważył powiedzieć. Gdyby zostałby uśmiercony politycznie, gdyby coś takiego publicznie wyraził. A u nas wszystko to... No jeżeli przechodzi to, że partia premiera brała kasę od Kola i budowała za to formację polityczną, no, która znana jest z tego, że miała kryptonim liberały, aferały. No pamięta pan, 3 dni dla Warszawki, czekały już pociągi z alkoholem i tiry. Był też tydzień dla elektroniki. To wszystko uszło płazem i ci ludzie, oprócz tego, że uwłaszczyli się na resztkach tego, co sprzedali za bezcen obcym, no to jeszcze korzystali właśnie z takich rozwiązań, które nabijały im kasę i tworzyły te pierwsze miliony. To oni dzisiaj są klasą, że tak powiem, ekonomiczną w Polsce, a ci, którzy najwięcej na tym przegrali, to nie chodzą do wyborów. Albo idą do wyborów, bo uwierzyli w piękne słowa pana Tuska. No, to jest przerażające. Pamięć złotej rybki to się nazywa. Bardzo dziękuję uprzejmie za spotkanie. Przypominam państwu, senator Bogdan Pęk kandyduje z listy PiS-u w okręgu Małopolskie Świętokrzyskie. Lista numer 4, miejsce numer 8. Więcej Pęka w Brukseli, mniej Buzka, będzie lepiej. Bóg zapłaci. Dziękuję bardzo.